Kryptospekulacje, witam na Krypto Binance, odcinek numer 10. Zapraszam na playlistę, poprzednie indykatory, wskaźniki YouTube, kryptospekulacja, temat Glassnode. Dziś kolejny indykator, kolejny wskaźnik, nie tylko jeden. Zapraszam także na social media X, a także codzienną dawkę informacji ze świata kryptowalut i nie tylko rynków tradycyjnych, dokładnie CryptoFlash, także na YouTube codzienna dawka informacji. No i Telegram, grupa Kryptospekulacja Chat, to tutaj dzielimy się informacjami, a także na bieżąco update'y z Glassnode, kryptospekulacja Glassnode, kryptospekulacja podgrupy i temat Glassnode. To tutaj m.in. grafiki, które nie prezentujemy podczas materiału wideo, a są na bieżąco aktualizowane. Jeżeli są jakieś pytania, sugestie, jaki kolejny wskaźnik, indykator dodać, to zapraszam do komentowania. Oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, rynek krypto zwariowany, jest to tylko wyłącznie dodatkowa informacja i darmowa edukacja. Osobiście przyglądam się wciąż hash ribbon inversion, czym jest ten wykres, to zapraszam właśnie na materiały wcześniejsze. Wciąż znajdujemy się w strefie czerwonej, czyli potencjalnej kapitulacji górników, co wiąże się z potencjalnym buy the dip, inaczej rozgrywany w cyklu byka, inaczej rozgrywany w cyklu bessy. Zaznaczam raz jeszcze, że nie jest tu nic oczywiście schematem, że jeżeli coś się dzieje, to tak musi być. Dziś wykres Bitcoin Long Term Holder Net Position Change, czyli długoterminowi posiadacze Bitcoina w kierunku perspektywy, no właśnie, long term czy też short term. Ten wykres przedstawia w kwestii ceny Bitcoina, rzecz jasna, na biało, zmianę w kolorze zielonym długoterminowych posiadaczy Bitcoina, a także ten ujemny czynnik w kwestii czerwonej, czyli ten dolny wskaźnik w dół. Jak na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, kiedy on następował, no to w tych właśnie kulminacyjnych szczytach poprzedniego cyklu i nie tylko, chociaż jak widzimy, ten ostatni przecież miał tutaj miejsce nie tak dawno za nami, w lutym, marcu, kwietniu, i wskakuje na pozytywny, czytaj dalej, zielony wykres. Jak czytać, jak definiować posiadaczy długoterminowych, kto się klasyfikuje? Tutaj też dobrym przykładem będzie drugi wskaźnik Bitcoin Holder Net Position Change, i tu jest generalnie też posiadaczy długoterminowych w skali miesiąca bardziej łatwiejszy do rozczytania, jak ten obraz się zmienia w ostatnim czasie. Jak widzimy, także przepłynęliśmy na kolor zielony. Dodatkowo wykorzystamy tutaj też Bitcoin Hodlet or Lost Coins, czyli posiadaczy Bitcoina czy też zgubionych coinów, także korelacja z tymi dwoma wykresami. Wracamy do pierwszej pozycji, posiadacze długoterminowi, no i tak podaż long holders, tak ich możemy nazwać. Sama podaż maleje w różnych momentach cyklu ringowego, jak widzimy na tym wykresie. Podczas Bitcoina w szczególności wykres wyraźnie wizualizuje zmiany w zachowaniu inwestorów długoterminowych w ich łańcuchu tworzonym. Przedstawia jasne obraz okresów akumulacji, czyli no, ten poprzedni okres akumulacji w tym przedziale czasowym, jak widzimy, ten bardziej napływ zielony inwestorów długoterminowych i malejących podczas hossy. To chociażby ostatnie też spojrzenie w cykl ostatni, podczas tej bessy akumulacja i podczas tej hossy, to już jest, jak widzimy, ten współczynnik czerwony, zmiana trendu. Co ciekawe, że tutaj w tym dipie sporo inwestorów long term się pojawiło, mimo tej perspektywy, jak wiemy, tutaj całkiem jeszcze double top. Moment jest dość ciekawy, dlatego że mieliśmy Bitcoin Halving, Bitcoin ETF namieszał, no i ten tutaj współczynnik, jak widzimy, na tle historycznym dość ciekawie się zanosi, niby potencjalny szczyt, ale patrząc, jak mówię, wiele wskaźników, czynników rynkowych, no to jest tylko wyłącznie dodatek. Okej, kim jest taki posiadacz długoterminowy, jak te dane Glassnode tutaj nam zbiera? Ogólnie oni też klasyfikują podaż Bitcoina w posiadaczy długoterminowych, krótkoterminowych. Tutaj nie skupiamy się na krótkoterminowych. Tworzą zestaw wskaźników w łańcuchach i te pokazują, kiedy dwa typy inwestorów osiągają zysk lub stratę. W tym indykatorze odnoszą się do miesięcznej zmiany pozycji netto posiadaczy długoterminowych, to jest 30-dniowa zmiana podaży w posiadaniu long term długoterminowych posiadaczy, i ta podaż posiadaczy jest definiowana w odniesieniu do uśrednionej daty zakupu podmiotu, także określają tutaj posiadaczy krótkoterminowych. Dodatkowym czynnikiem, który możemy tutaj zaznaczyć, to jest chociażby ta grafika przedstawiająca właśnie zestawienie i ilustrująca odnośnik do tego indykatora long term. Oni w połączeniu ze short term klasyfikację w tym schemacie przedstawiają. Określona funkcja logistyczna wyśrodkowana, jak widzimy, na 155 dni, tutaj jest ten poziom dolny od 0 do 350, ustawiony na 150, ten przecięcie X i szerokość przejścia na 10 dni.
Dla zainteresowanych linki będą pod materiałem, aby się jeszcze w to więcej zagłębić, bardziej technicznie, jak ktoś sobie życzy. No i tak, 155 dni to należy przyjąć tą ilość dni, wtedy ujmują takiego posiadacza długoterminowego. Nie patrzą tylko wyłącznie na dane z UTXO. Temat tego UTXO to mieliśmy bodajże w ostatnim materiale. Tak, kryptobilans odcinek 8 co do BitSwap i m.in. UTXO, danych wyjściowych. Oni dodatkowo analizują podmioty Bitcoina i podaż przechowywaną w ich odpowiednich portfelach. Uwzględniają, jak mówimy, czas od tej średniej, datę zakupu dla każdego podmiotu. I jeżeli ten czas przekracza właśnie 155 dni, no to wtedy wówczas uznaje się na posiadacza długoterminowego. Co jeszcze więcej można powiedzieć na temat tego wykresu, indykatora? Otóż to, że z tej analizy wyłączono podaż bitcoinów przechowywanych na giełdach. Ogólnie inwestorzy długoterminowi, to też możemy zobaczyć z perspektywy tej akumulacji long term, powyżej 155 dni, mają niską preferencję czasową i nastawiają się na działania długoterminowe, pozostając właśnie w przekonaniu, że Bitcoin swój akces zyska w długim czasie, w perspektywie nie kilku miesięcy, ale właśnie lat. Dlatego ten odnośnik do hodler, czyli nigdy nie sprzedaje swoich monet, oczywiście w cudzysłowie, lub tylko tymczasowo zmniejsza swoje pozycje Bitcoina, właśnie w momentach HOS, gdzie te zmniejszenia, jak widzimy, nie ma tego zielonego napływu w long term podczas już tej hossy, tak? Jest tutaj ten trend zmieniany. Co tutaj może podbudować nas w rynku hossy, to w tym momencie właśnie te przejście z tego wskaźnika czerwonego na zielony. Czy to oznacza bullish trend? No cóż, wyniki, jakie otrzymujemy z dnia na dzień na rynku krypto, co się dzieje, możemy temu służyć. Jak to wygląda w rynku byka, w rynku bessy? No i zwłaszcza myślę, że ten czynnik halvingu, który miał miejsce przecież nie tak dawno przed nami, i ta cała prognoza raczej jest po naszej stronie obecnie. Każdy cykl jest inny, natomiast są podobne. Na ten wykres na pewno będziemy wracać. I tak, aby jeszcze bardziej ocenić obecne podejście, no to można porównać dane z tymi wskaźnikami. I tu według tych wskaźników Hodler Net Position Change obserwują bardzo dobrą zgodność ogólnego trendu oraz wzrostów i spadków poszczególnych wskaźników. To taki update co do tego wykresu, no to stosuje się ten, a ten jest dość łatwy do rozczytania. Chodzi o miesięczną zmianę pozycji inwestorów długoterminowych, także do długoterminowych, jak widzimy. Podobnie cena Bitcoina na zielono długoterminowi, czy też miesięczne tutaj zestawienie. Chłopski rozum widzimy podczas tych właśnie rajdów hossy, no to zmiana współczynnika i bardziej ta realizacja zysków. Double top i ta bardziej realizacja, jak widzieliśmy, była bardziej podczas tego pierwszego topu, podczas skupowania miesięcznych interwałów, ten ostatni zjazd, no to idealny dołek. No i cóż, tutaj jest także zmiana w tym perspektywie ostatniego miesiąca, to jest dokładnie tak, styczeń, luty, marzec, nowe ATH i mamy trend teraz bardziej przyjazny dla naszych danych wyjściowych. Z drugiej jednak strony, oczywiście, aby ten trend nam tutaj się nie rozwiał, jak przecież mieliśmy też mimo zjazdu ceny w dół, nastawienie pozytywne. Jedyne co możemy tutaj porównać do ostatniego cyklu, to też tego typu momenty. Nie wszystko zawsze na zielono się świeci, ale też te momenty pewnych okresów były też poza tym jeszcze przed COVID-em, tak? Już po COVID-zie tutaj mieliśmy ten czynnik pozytywny na zielono, no i tu już ta realizacja zmiana na ten double pierwszy, na ten pierwszy rajd. Ogólnie też Glassnode opublikował w dniu wczorajszym raport na temat świetnego retestu wskaźników i już tej malejącej właśnie presji sprzedaży. Bardzo bullish informator, zapraszam do zapoznania się. Na końcu także bardzo prosty wskaźnik właśnie posiadaczy Bitcoina i zgubionych Bitcoinów. Ta linia dość, jak widzimy, fali wykorzystywana i też określająca na perspektywie tego pierwszego, drugiego wykresu, też nanosi swój trend w tym wypadku. Ogólnie opiera się na metryce Live Lines. Ten Live Lines bodajże mieliśmy w kryptobilans w pierwszym, drugim odcinku. Live Lines ze względu na skumulowane sumy w swojej definicji może wskazywać nagłe wzrosty, jak widzimy. Natomiast spadek wartości może następować jedynie powoli, chociaż no tak, tu nie aż tak do końca, też tutaj pewne zjazdy mocne były. Ogólnie jest też informacja, że ten wykres ma opóźnienia czasowe na tle właśnie tego pierwszego, drugiego, więc to taki tylko wyłącznie
dodatek informacyjny. Zapraszam do komentowania, sugestii, czy też innych tematów, które warto pod te wskaźniki, indykatory też wziąć pod uwagę. Alerty są ustawione. Kryptobilans, dziękuję.